Lustro dla osób zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów na moim kanale Orakel Miłości Loeli. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś nowy lub nowa i znalazłeś mój kanał tutaj na YouTubie. Zasubskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o nowych wróżbach. Oczywiście wróżby te, które robię na kanale, tutaj są kolektywne, czyli grupowe. Na wszystkie indywidualne czytania, wróżby na podstawie Waszych zdjęć i Waszych dat urodzenia, konkretnych pytań do kart, zapraszam od 3 stycznia 2022 roku. Kochani, zobaczmy, co pod koniec roku pokaże jeszcze lustro. Dzisiaj mam Waszą stronę prawą z kart Tarota. Osoba Wasza ukochana, karty Tarota, lewa strona i po środku karty Lenormanda, co Was łączy. Zapraszam. Co Wy myślicie, Wy osoby pytające? Jesteście tutaj jako wisielec. Wisielec mówi oczywiście o pasywnej pozycji, pasywnej sytuacji teraz. Nie macie być może spotkań czy kontaktu i chcecie Wy przemyśleć sobie wszystko jeszcze raz, jakby stanąć na głowie i z innej perspektywy spojrzeć na tą relację, na Waszą sytuację. Karta wisielca mówi, że potrzebujecie Wy czasu, by właśnie na poziomie mentalnym wszystko sobie jeszcze raz posegregować, przeanalizować i podjąć jakąś ważną decyzję, co dalej. Jeśli chodzi o Waszą osobę ukochaną, to karta maga. Mag mówi o tym, że osoba ta myśli również o Was w sposób kreatywny, aktywny, co ma zrobić. Tylko uwaga, by ta osoba nie zaczęła Wam jakoś manipulować, czyli nie zaczęła, nie wymyśliła sobie, tak, czegoś, co będzie manipulacją po prostu. Natomiast mag jest oczywiście kartą kreatywnej postaci, osoby. Więc tutaj kreatywnie myśli, główkuje jakby, co ma zrobić, by wrócić, czy nawiązać jeszcze raz z Wami kontakt. Tutaj mag oczywiście to też jest powiązanie ze wszechświatem, z aniołami, archaniołami. Afirmacja, medytacja, telepatia, intuicja, przyciąganie szczęścia i miłości. Także być może on afirmuje i prosi o to, by wszechświat mu pomógł, by on znalazł jakąś sposobność właśnie kontaktu z Wami. Co w Waszych sercach? Wy, osoby pytające, na razie jest to też adekwatne do tej pierwszej karty wisielca. Tutaj jest czwórka mieczy. Czwórka mieczy mówi o tym, że potrzebujecie czasu, coś zostało przerwane, miecze coś ucięły, tak? Czyli jest rzeczywiście jakieś odcięcie, być może regularnych spotkań, regularnej komunikacji i Wy bez emocji, jakby odsuwając emocje na bok, widzicie, tutaj serduszko leży, czyli odsunięte emocje, miłość na bok i myślicie o tym, co zrobić. Namyślacie się roztropnie, rozumem, właśnie rozsądnie, co macie zrobić w najbliższym czasie i zastanawiacie się być może, czy ta relacja w ten sposób ma sens i co macie, właśnie jak macie pociągnąć czy rozwinąć tą relację, tak? Tutaj jest potrzeba zastanowienia, być może no, przerosły Was emocje lub emocjonalnie jesteście obciążone i tutaj właśnie czwórka mieczy o tym mówi, że jest potrzeba odsunięcia się, spokoju, zastanowienia się i właśnie podjęcia rezolutnych kroków. W jego sercu król pentakli, czyli król monet, bardzo solidne, stabilne uczucia, chęć stabilnego związku, stabilnej relacji, stabilne zamiary również zbudowania z Wami czegoś stałego, czegoś długotrwałego, konkretnego. Król pentakli oczywiście myśli o związku, który daje mu satysfakcję, który jest bardzo bezpieczny, tak? Da bezpieczeństwo jakby jemu też.
Także lojalny, dobry partner, myślący poważnie. Także myśli tutaj uczuciowo, emocjonalnie, poważnie i stabilnie, by coś z Wami stabilnego właśnie zbudować. Jakie są zamiary Wasze? Teraz, kochani, mamy parę. Ponieważ Wy jesteście tutaj w zamiarach królową pentakli, czyli królową monet, a tutaj był w sercu król monet, więc tutaj już widzimy parę, jesteście parą, czyli niezależnie co się stało, czy macie regularne kontakty, czy też nie, jesteście parą w tym lustrze, odbijacie się w lustrze jakby tymi samymi osobowościami, wartościami. Królowa i król pentakli to oczywiście osoby, które szukają czegoś stabilnego, czegoś, co da im, zapewni im bezpieczeństwo emocjonalne, uczuciowe. Więc to samo jest Wam potrzebne w tej chwili, tak? Jakaś stabilność, jeśli chodzi o tą relację. W jego planach, zamiarach jest dwójka mieczy, czyli on odcina jakby emocje i myśli bardzo na poziomie rozumu, racjonalnie, widzicie? Odsuwa te emocje, odpycha je, odgania, myśli tylko właśnie głową, co zrobić dalej, a nie emocjonalnie. I to właśnie charakteryzuje tutaj też króla pentakli, że on nie jest królem emocjonalnym, tylko bardzo rozsądnym, rezolutnym, rozumnym. On myśli właśnie, co da mu stabilizację, czy ta relacja jest, ma szansę, tak? Ma rację bytu, by dać mu stabilność. I tutaj to samo, zastanawia się tylko na poziomie rozumu, co dalej i odsuwa zbytnią emocjonalność. Także na razie zastanawia się, co ma zrobić, jak ma to zrobić i tutaj przyjdzie jakaś duża zmiana lub, no nie wiem, no nie daj Bóg, awantura między Wami, co wszystko to, co stare, co Was obciążało, co było balastem, rozwali i być może jest szansa, by narodziło się coś od zera, zupełnie nowego, zupełnie od początku i należałoby budować jeszcze raz od początku tą relację na nowo, ale nie na starych warunkach. Stare warunki, stare balasty, stare jakieś, nie wiem, Wasze problemy należy zostawić za sobą, by Was nie obciążały, tak? Tylko zacząć to zupełnie inaczej, odrodzić to, jakby odbudować ten związek na zupełnie innych zasadach. Czyli nie popełniać tych starych, frustrujących błędów. W waszych zamiarach również widzę, oprócz oczywiście królowej monet, tutaj rycerza buław, także witalność, pożądanie, namiętność, chemia, magnetyczność, aktywność, dążenie do celów. Tak jakbyście Wy również chcieli, by coś się zmieniło, odmieniło, by coś nabrało teraz tempa, by coś ogniście wydarzyło się między Wami, byście znowu mieli ten piękny, romantyczny, intymny czas. I tutaj właśnie musi się ta przeszłość, która była jakaś frustrująca, zawalić, zostawić to za sobą i zacząć od nowa, by te emocje, te pożądanie i namiętność wróciły. Zobaczmy teraz, kochani, co pokażą karty Lenormanda po środku, co Was łączy. Łączy Was to na poziomie myśli, że wiecie, jesteście pewni, że coś między Wami umarło, że coś zakończyło się, być może jest zerwanie relacji, jest koniec w tej chwili, blokada i macie nadzieję jednak tutaj oboje na poziomie głowy, myśli, mentalnym, że coś się narodzi, zmartwychwstanie na nowo, że ten związek jeszcze ma szansę narodzić się właśnie na nowo. Na poziomie emocjonalnym, czyli serca, to co Was łączy jest pozytywne myślenie, że wszystko, wszystkie sprawy potoczą się jeszcze między Wami dobrze, pomyślnie, że jeszcze będzie tutaj jakaś nadzieja, tak? Słońce na horyzoncie, czyli jakieś te ciemne chmury się przejaśnią, tak? Przejdą. Te problemy, które są między Wami teraz, obecnie, że przejdą, że miną. W Waszych zamiarach słońce, pozytywne, namiętne, gorące, piękne zamiary, pełne szczęścia, pełne serdeczności, chęć wyjaśnienia wszystkiego, co jest właśnie teraz problemem między Wami. Chęć
by spróbować jeszcze raz, by było pięknie, pozytywnie, by ta namiętność, gorąca uczucia, emocje wróciły. Natomiast to, co jest problemem do zmiany, ponieważ jest bardzo obciążające, frustrujące, to jest jakaś nieszczerość, nieufność, niepokazywanie prawdziwych uczuć, maskowanie się, ucieczka przed wyjaśnieniem, jakiś fałsz, no być może zdrada, dwulicowość, granie na dwa fronty. To wszystko należy wyjaśnić, ponieważ brak tutaj w Waszej relacji jest zaufania. Jakby zaufanie lub coś, co się stało właśnie fałszywego, to jest ten problem u Was. Zobaczmy jeszcze orakel miłości, co pokaże, jaką radę, wskazówkę da tutaj dla tego lustra. Proszę o wskazówkę, proszę o wskazówkę. Trust, widzicie? Ojej, aż mi ciarki przeszły, kochani. Trust, czyli zaufanie. Zobaczcie, co powiedziałam. Że brak zaufania w tym związku, że to obciąża Was, że to jest właśnie główny problem, dylemat w tej relacji, że sobie nie ufacie, że myślicie, że jest właśnie jakaś nieszczerość. I tutaj karta, wskazówka mówi trust, czyli zaufanie. Kochani, zaufanie. This situation is calling for you to have fight. Czyli ta sytuacja mówi do Ciebie, że woła Cię, byś miała zaufanie. Byś wierzyła w to, tak? Byś wierzyła w tę relację, byś wierzyła partnerowi, byś zaufała partnerowi, byś ufała, że wszystko się jeszcze dobrze ułoży, byś nie była podejrzliwa, zazdrosna, negatywnie myśląca, czyli trust, zaufanie, że jesteście wobec siebie lojalni, wierni, pozytywni, że wierzycie w ten związek, w tę relację i w Waszą miłość. Także to jest, kochani, trust, czyli zaufanie jest problemem w tej relacji. I weźcie sobie, proszę, sobie to do serca, ponieważ to musicie przegadać, wyjaśnić, przeanalizować z Waszym partnerem, by było dobrze, kochani. Także dziękuję wszystkim. Myślę, że bardzo, bardzo dobitna wskazówka tutaj kart. Bardzo... bardzo taki klarowny przekaz, prawda, co w tej relacji jest deficytem. Także pomyślcie to i dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Zapraszam do pisania komentarzy, czy to lustro z Wami rezonuje. Do usłyszenia. Już wkrótce.